W tradycji żydowskiej nazywamy siebie ogólnie w rozumieniu Bnei Adam, czyli synowie człowieczy. Adam w języku hebrajskim jest to ten tak zwany praczłowiek, symbol, archetyp człowieka. W związku z tym odpowiedź najprostsza, jestem, to można powiedzieć dziwnie, synem człowieczym, czyli jestem człowiekiem po prostu. Jeden z wielkich rabinów, rabbi Mendel z Kocka, powiedział, że tak naprawdę w świecie nie jest potrzebny konflikt, nie jest potrzebna żadna wojna, dlatego że miejsca dla ludzi na świecie jest wystarczająca ilość. Największym problemem jest jakaś wewnętrzna choroba psychiczna człowieka, któremu nie wystarczy, że ma swoje miejsce, ale chce wejść i usiąść w miejscu drugiego. Stąd bierze się według oceny teologicznej wojna. Czyli człowiek podlega pewnego rodzaju dwóm emocjom, dwóm energiom, które w nim są jakby umieszczone. W tradycji mistycznej judaizmu mówimy, że to jest Yetzer Hara, Yetzer Hatov. Yetzer Hara, czyli ten zły instynkt, i Yetzer Hatov, czyli ten dobry instynkt. Yetzer Hara nazywany jest Sitra Achra, czyli po aramejsku jest to jakby inna strona. Można nazwać to również ciemna strona, co nam się kojarzy oczywiście z wojnami gwiezdnymi, czyli ciemna strona mocy. I ta ciemna strona czasami wygrywa w człowieku, czasami wygrywa ta jasna strona mocy. Niestety my jesteśmy ludźmi. Człowiek jest istotą, według naszej oceny i mojej, niezwykłą. Wręcz bym powiedział nieokreśloną i nieocenioną, niezbadaną do dnia dzisiejszego. Dlatego kryje w sobie wielką tajemnicę. Nie wiemy dlaczego. W części ludzi rodzi się pewnego rodzaju emocja, energia, która prowadzi, popycha go do działania destrukcyjnego wobec innego człowieka. W Biblii jest powiedziane bardzo ważna sentencja. Kochaj brata swego jak siebie samego. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że tu jest ukryta pewna tajemnica. Dlatego, że kochaj brata swego jak siebie samego zakłada dwie zasady. Kochaj brata swego, prawda? Ale jak siebie samego. Czyli nie można kogoś kochać, nie kochając siebie samego. To nie mówimy o egotyzmie ani o egoizmie, tylko mówimy o tym, że człowiek musi siebie akceptować, być zadowolony, szczęśliwy z tego, co posiada, dumny ze swoich osiągnięć, nawet jeżeli one są bardzo symboliczne, bardzo nieduże, nie trzeba być razu Einsteinem, żeby być siebie dumnym. Wystarczy nawet człowiek prosty, pracujący, fizyczną pracę wykonujący, również może być szczęśliwy i dumny ze swoich rezultatów, swojej pracy, ze swojego życia. I w tym momencie rodzi się w jego sercu coś niezwykłego, ponieważ jeżeli szanuje się siebie i kocha się siebie i swoje życie, którym się żyje, dużo łatwiej jest kochać drugiego człowieka. Wojna jest pewną rodzaj siłą destrukcyjną, która istnieje w ludzkości. Zresztą przeskakując też, ale to jest w temacie wszystko. Mamy tekst Biblii. Mówi się Stary Testament, Nowy Testament. Ja nie chcę tego rozgraniczać, ja jestem wprawdzie rabinem, w związku z tym dla mnie istotny jest i jakby księgą objawioną jest zwany Stary Testament, prawda? Człowiek znam Nowy Testament też. Stary Testament zakłada pewne rzeczy i opisuje pewne wydarzenia, które czasami spotykam się z taką powiedzią, jaki straszny jest ten Stary Testament, prawda? Jaki okrutny, ile tam jest wojen opisanych, ile jest zdrad, ile jest buntów, ile jest takiej jakby krnobrności w człowieku opisane wśród narodu świętego, innych narodów. Ja zawsze odpowiadam, ale mój drogi przyjacielu, mówię, przecież to jest prawda. Stary Testament, Biblia nie jest bajką, to nie jest legenda o jakichś duchach, o jakichś aniołach, to jest opowieść o człowieku. I nawet najświętsi ludzie w tym testamencie, czyli król Dawid, Mojżesz nawet, inni, mieli momenty, które wskazują na to, że każdy człowiek ma prawo do chwili słabości. Każdy ma moment, w którym ulega tej złej energii, tej złej mocy, która powoduje, że on schodzi ze swojej takiej słusznej, pięknej drogi i nagle staje się zupełnie inną postacią. Dwóch synów Jakuba, praojca, którzy wymordowali całe miasto, prawda, ze swoimi żołnierzami, w ogóle wbrew woli swojego ojca. Czyli synowie narodu wybranego tak zwanego dokonują rzeczy strasznych. Czyli to jest dla mnie absolutny dowód, że właśnie ten tekst, tak zwany tekst święto objawiony, nie jest bajką, jest historią prawdziwą o człowieku. Że w nas te dwie mocy cały czas istnieją, która jedna nas popycha do tej miłości, do tego szukania harmonii, empatii i innych zachowań w życiu, ale ta druga strona
walczy cały czas tą dobrą stroną, zmuszając, podpowiadając nam rozwiązania, które kończą się właśnie wojną. Bo wojna, moi drodzy, to nie jest tylko wojna, którą my rozumiemy symbolicznie jako wojna narodu z narodem, państwa z państwem. Wojna jest w nas samych. Wojna jest między tą dobrą stroną a złą stroną. Wojna jest pomiędzy mężem a żoną. Wojna jest pomiędzy ojcem a dzieckiem. Wojna jest między sąsiadem a sąsiadem. To są wszystko, wchodzą dla mnie osobiście w klasyfikację wojny. Dlatego, że człowiek żyjący w wojnie z bliskimi swoimi, z sąsiadami swoimi, z braćmi swoimi, tak samo jest w stanie wojny. Nie musi to być wojna krwawa od razu z użyciem broni, przepraszam bardzo, maczety czy też rakiety międzykontynentalnej. To wystarczy, że to jest słowo. Słowo może człowieka zabić, człowieka może zniszczyć. Ośmieszenie kogoś publiczne może kogoś zamordować. W tradycji judaizmu publiczne ośmieszenie człowieka, poniżenie jest traktowane jak morderstwo. Jest traktowane jako zabicie człowieka, bo go publicznie się niszczy, morduje się. Ten człowiek może nigdy się z tego nie podnieść. Widzimy to na przykład w edukacji młodego pokolenia, kiedy istnieje taka tradycja tak zwanej fali w szkołach, podstawowych już, średnich. Kiedy młody człowiek dorasta i powiedzmy ma jakąś wadę, jakiś jest powiedzmy nieprzystosowany do społeczności, zniszczony przez tą społeczność. Mówi się ty okularniku na przykład, albo ty grubasie, albo ty... I w tym momencie on już ulega presji, które może w jego mentalności, w jego psychice spowodować to, że on później będzie chciał to odreagować. Teraz jest pytanie, czy będzie znajdzie w sobie tyle siły, żeby powstrzymać to pragnienie wewnętrzne, podświadome już, odreagowania, czy też może nie znaleźć. I tu będzie pojawiają nam się mali zbrodniarze, którzy śladują swoje dzieci na przykład później, ale pojawiają się również duzi zbrodniarze, jak Hitler, jak Stalin, jak inni, którzy też, jak wiemy z historii, doznali podobnych różnych historii swojej młodości albo swojej karierze za młodych lat. Później następuje chęć odreagowania. I to jest, według mojej oceny, przede wszystkim przyczyna wojny. Pierwsza, czyli nasza wewnętrzna przyczyna. No a druga przyczyna to jest coś bardziej, bym powiedział już w tym momencie, tak zwane, ja bym nazwał to pójściem na łatwiznę. Pojawia się zręczny demagog, który mówi na przykład, że jeżeli ty zabijesz tego człowieka, albo pokonasz ten naród, albo prowadzisz swoją religię, albo zniszczysz wszystkich, bo tylko twoje jest jedynie słuszne, w tym momencie jest to pójście na łatwiznę. Przyjęcie, że jestem członkiem narodu, nie wiem, wybranego, übermensch nad człowiekiem, czy wyznawcą religii jedynej, słusznej na świecie, powoduje, że inne narody, inne religie są traktowane jako tak, no, aż dochodzi się do punktu takiego stwierdzenia, że tak jak w trakcie II wojny światowej, że na przykład Żyd jest insektem, robalem, szczurem, którego należy wytępić. Dlatego, że nie ma już w tym momencie odniesienia człowiek-człowiek, tylko jest odniesienie ja, przedstawiciel wyższej rasy, ja, przedstawiciel wyższego narodu, w najlepszej religii na świecie, mam prawo zabić tego człowieka tylko dlatego, że on nie jest wyznawcą mojej religii lub członkiem mojego narodu. To jest w tym momencie już, według mojej oceny, to się łączy ze sobą, dlatego że w tym momencie pojawia się instrument, który zaczyna grać na naszych najniższych instynktach, na tej właśnie negatywnej stronie naszej duszy, naszej psychiki, która wtedy determinuje go do tego. On idzie na łatwość, mówi, nie będę z tym polemizował, nie będę szukał w sobie odpowiedzi na to, czy mam naprawdę prawo to robić, tylko skoro mój mistrz, mój przywódca, jakiś guru, czy jakiś inny, prawda, lider powiedział mi, że ja mogę i to jest prawda objawiona, którą on tutaj mi dokumentuje jakimiś, nie wiem, tezami, cytatami, to czyli tak, czyli okej, ja mogę to zrobić, czyli mogę zabić sąsiada, zabrać jego własność, wymordować jego rodzinę, bo tak mi powiedziano, że to jest jedyna słuszna droga. Jest kiedyś jeden z moich nauczycieli, rabin Szlomo Karle Bach, błogosławionej pamięci, powiedział mi bardzo ważną rzecz. Powiedział, że właściwie wszystkie drogi, wszystkie religie prowadzą do jednego Boga. Największym problemem, jaki istnieje, to, że jeden chce powiedzieć drugiemu, znowu wracamy do tego, że tylko moja religia jest słuszna i tylko moja droga jest słuszna. W tym momencie dochodzimy do takiego absurdu, którym ktoś sobie daje prawo, a to nie jest prawo boskie, ani prawo naturalne, to jest prawo wynikające właśnie z tej ułomności naszej, że ja mam prawo rozpocząć wojnę w imię swojej religii, swoich ideałów, swojej jakiejś czasem bardzo chorej ideologii.
patrzymy na nasze codzienne życie, to ja jestem zwolennikiem, że nie powinno być tego smutku. Dlatego, że każdy z nas, jak powiedziałem, jest pewnego rodzaju bramą do teraźniejszości, do tego, co tworzy i kreuje dzisiaj. I to dzisiaj robimy dobre lub złe czyny, dzisiaj wykonujemy rzeczy pozytywne lub negatywne. Dlatego nie powinno nam przesłaniać, jeden z wielkich rabinów uczył nas, że przeszłość to jest pewnego rodzaju taki ciężki worek, który za sobą ciągniemy. Czasami ten worek jakichś tragicznych wydarzeń, naszych błędów, w których się zagłębiamy, rozpatrujemy jeszcze raz, praktycznie uniemożliwiają nam rozpoczęcie nowego etapu, nowego życia, nowego jakiegoś aktu kreacji, który następuje z naszej strony. W związku z tym należy oczywiście mieć świadomość przeszłości, należy jakby z nią się rozliczać, mieć jej świadomość, ale należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co robimy dzisiaj i co tworzymy na przyszłość. Dlatego, że jeżeli, mówię, wrócimy i zagłębimy się w tragedię czy w nasze złe rzeczy, bo to też indywidualna sprawa jest, w przeszłości nie jesteśmy w stanie wykreować niczego na przyszłość. Nie jesteśmy w stanie, nas to paraliżuje. To jest pewnego rodzaju forma, nie wiem, jakiegoś odpuszczenia, jakiegoś pewnego rodzaju zrozumienia. Natomiast istnieje coś w rodzaju pewnej, oczywiście, skazy. Na przykład, ja mieszkając w Polsce, zawsze będę miał, będę żył w pewnym cieniu Holokaustu i tego się nie da uciec stąd, szczególnie stąd. Bym może wyjechał, nie wiem, do Kanady albo do jakiegoś innego kraju, akurat nie mam takich planów, to może rzeczywiście by ten cień był dużo mniejszy, dużo mniej obarczający teraźniejszość. Ale to nie może przeszkadzać w życiu codziennym ani w kreowaniu przyszłości. To musi być, ale nie może przeszkadzać, nie może zakłócać codziennego życia. Ja staram się kierować w życiu przekonaniami co do jakby prawości strony, po której staję. Taką ideą kierowało mnie jakby życie od początku swojego świadomego istnienia. W stanie wojennym byłem po stronie tych, którzy wychodzili na ulicę i protestowali przeciwko temu stanu wojennemu. Nagrywałem utwory muzyczne, które były protestem przeciwko zniszczeniu świadomości narodu, społeczności, nie żydowskiego, ale polskiego. I przeciwko temu, co się działo na ulicach, o strzelaniu do robotników i tak dalej. Więc stawałem, według mojej oceny, po stronie słusznej, stronie pokrzywdzonego. Jeżeli w Polsce był dzisiaj, uchowaj Boże, jakikolwiek konflikt zbrojny, najpierw musiałbym wiedzieć, znaczy sam, w sobie samym rozstrzygnąć, po której stronie jest racja, która strona jest tą, która walczy o pewne uniwersum, pewnego rodzaju prawa pozytywne dla społeczności, prawdopodobnie bym stanął po tej stronie. Natomiast to jest za bardzo szerokie pytanie, na to dzisiaj nie ma odpowiedzieć. No, wiadomo, że gdyby był konflikt zewnętrzny, jako obywatel Polski, jako bardzo lojalny i świadomy tego, że tutaj jestem, bo ja jestem Żydem, ale czuję się obywatelem Polski i nie mam zamiaru stąd wyjeżdżać i wróciłem po wyjeździe wieloletnim z zagranicznych różnych studiów do Polski i na pewno bym stanął po stronie po prostu państwa polskiego, na pewno bym stanął razem w szrankach, żeby bronić prawo państwa polskiego do istnienia jako lojalny i całkowicie świadomy obywatel kochający ten kraj, więc dla mnie to jest zupełnie jasne i konkretne. Problem wewnętrzny jest dużo bardziej skomplikowany.